No, proszę bardzo. Tutaj jakie mam towarzystwo na moim ogródku. Także jest ich kilka. Króliczki, dlatego ogradzam sobie zwłaszcza kalafior i sałatę, bo one bardzo lubią sobie zjeść. O, skaweczki, proszę bardzo, widzę, ktoś poskubał. A tu moje papryczki. To jest papryka w miarę ostra i ona już była, wysadziłem ją w styczniu i już ma małe takie, co ciekawe, wsadziłem ją do gruntu, znaczy tutaj do tego wiaderka plastikowego na samym początku maja, jeszcze były przyrostki i odżyła, miała owoce już zawiązane, no i dalej są owoce, to jest sugar rush peach. A tutaj werski, papryka następna słodka, więc muszę powiedzieć, a tutaj habanada, to jest papryka habanero, ale w ogóle bez ostrości, czyli smakuje tak jak habanero, ale nie jest ostra w ogóle. Także muszę powiedzieć, że papryki są moim zdaniem odporniejsze niż pomidory na jakieś takie delikatne przymrozki. Fakt, że chorowały, ale proszę bardzo, jak ładnie odżyły. A tutaj mamy fresno. To jest fajna taka papryka, fresno. Polecam. Czerwona nie jest tak ostra jak te tajskie. Jest trochę bardziej ostrzejsza niż jalapeno. Może tak samo. Czerwona bardzo fajna, cienkie ścianki. Jalapeno ma takie grube, także dobra papryczka, powiedzmy, na grilla czy do takich lżejszych sosów, jak ktoś nie lubi ostrych sosów. Królik już uciekł. A tutaj fasolka, wysiałem jednak, można z rozsady, ale moim zdaniem jednak no szkoda miejsca ogólnie gdzieś tam, jeżeli macie miejsce do rozsady zrobione w domu, to nie wiem, chyba że ktoś ma dużo miejsca, lubi się z tym bawić, to faktycznie warto może po prostu sobie tą rozsadę zrobić fasolki, a jeżeli nie, no to po prostu ja wysiałem z nasion normalnie do gruntu, no nie moczyłem nawet. Znaczy jedną odmianę tutaj, jak wam wcześniej pokazywałem, to namoczyłem i nie wzeszła wszystka, tyle ile bym chciał, czyli dokupiłem sirokę wax, następną żółtą fasolkę szparagową i wysiałem wprost do gruntu bez namoczenia i ona już odbija trochę, tak? Także o paprykach ostrych, i tutaj nie są akurat takie ostre, ale mam też na tamtym ogródku mam, znaczy to jest jeden ogródek, ale w tamtej części mam super ostre papryki, o których zrobię filmik i może pokażę, jak się sosy takie fermentowane, super ostre sosy robi. Mówię o paprykach, które mają powyżej miliona w skali Scoville, to już naprawdę bardzo ostre papryki, moim zdaniem się nie nadają do niczego oprócz sosów. Sosy są super fermentowane, mogą stać cały rok sobie w lodówce, bardzo fajne, natomiast do zjedzenia to już jest dla hardkorów, jak to się mówi, żeby zjeść taką paprykę, zwłaszcza ghost pepper czy powiedzmy Carolina Reaper. Carolina jest mała, ale malutka, no ale tak samo popali, ale ghost jest dosyć dużą papryką, więc całą zjeść taką, która ma milion Scoville, to ciężka sprawa. No, tutaj mam
koper i cilantro, które wysiałem, czyli kolendrę, którą wysiałem, i tu koper, troszeczkę kopru wysiałem, a resztę sam się rozciął. Tutaj czosnek, czyli koper już można zbierać. Także koper szmaragd, bardzo fajna, polski, z Polski mam ten koper, przywiozłem. Bardzo fajny koper, taki jak rośnie, powiedzmy na 20 cm. Ścinam od razu i do mrożenia, super sprawa. Później jest na zimę. Co do kolendry. Tutaj posiana jest z nasion. Trochę koper się w nią, jak to się mówi, władował. I też ładnie rośnie, czyli nasiona wprost do gruntu wysiane gdzieś w połowie kwietnia, może trochę później, końcówka. I ładnie rosną już jest do zrywania. Z tym, że to jest zwykła taka w sklepie dostępna nasiona kolendry. Ale tutaj mam kolendrę z rozsady. Proszę bardzo, jak ładna. I tą robiłem z rozsady, wysiewałem do multich palet po 5-10 ziarenek i takimi kubkami ją wysadzałem. I ona już dosyć długo jest, ale już widzicie, już zaczyna w kwiaty iść, także to trzeba obrywać. I to niby jest właśnie kolendra, która bardzo idzie wolno w kwiat. Tak było napisane i faktycznie jest bardzo ładna, czyli naprawdę można śmiało korzystać. Bardzo smaczna, ale już trzeba ją obrywać, bo nie chcę, żeby w kwiaty poszła. Najwyżej zamrozić. I tu mam pietruszkę. No niestety, pietruszka już też powoli wybija. Mamy dopiero 7 czerwiec. Kalafior trzyma się ładnie. O, proszę bardzo, już zawiązał. Bałem się, że nie zawiążę owoców, róż, a już zawiązał, także już są małe kalafiorki. Czyli jeszcze może parę tygodni i będzie można sobie kalafior zjeść. W Polsce są te kalafiory dobre, mimo wszystko jak kupujecie na rynku tu w Stanach. Bardzo lubimy kalafior u nas w domu. O, ptaszek już idzie na truskawki. Nie wiem, co to za ptak jest. Także te kalafiory tutaj w Stanach to są z Meksyku, gdzieś sprowadzane, one w ogóle smakują jak trawa. Truskawka. To jest jakaś truskawka, nie wiem, odmiana. Gdzieś tam, ponoć ta odmiana ma około 3000 lat, znaleziona została gdzieś tam, nie wiem, przez wikingów czy gdzieś tak. Także pisało na tym pakowaniu, które kupiłem. Z korzeni je. Wyhodowałem te truskaweczki, one mają już 2 lata i tak kilka tylko. Ale bardzo ładne są, widzę. Nie ma ich dużo, no ale one się rozrosną. Także to będą przeznaczone tutaj na całość te truskawki. Ja tu mam póki co ogórkę, ogórki i proszę zobaczyć wieżę. Trump Tower nazwałem. Dla ogóreczków zrobiłem, niech one się tu pną, bo nie ma tyle miejsca, żeby je puszczać. W ogóle uprawa wertykalna jest o wiele chyba lepsza, łatwiejsza ogórków. To są ogórki chińskie, tutaj japońskie. Chińska odmiana długie. Jedna japońska, Su Yulong. I druga japońska odmiana, nie pamiętam. A tam mam polskie. Tutaj mam polskie odmiany, dwie jeszcze śremski, zdaje się. Takie do przetworów, a te do sałatek. O, jeszcze truskawkę. Kilka do pracy, 6 rano. Trzeba się zbierać do pracy powoli. Ale przed pracą taki mały obchód ogródka. I tutaj kalarepa ładnie wyrosła, też wcześniej, z rozsady, koniec stycznia zdaje się. Koniec stycznia ją wysiałem nasiona na tą kalarepę,
ale ja mówię, stanowczo za wcześnie, później ona robi się duża bardzo szybko, zwłaszcza jak się doświetla i po prostu są problemy, żeby ją trzymać, trzeba podlewać, ona dużo miejsca zajmuje, także nie ma co za wcześnie rozsad robić. Mi się wydaje, że na kalafior, kalarepę, koniec lutego, początek marca śmiało rozsadem można zrobić, też się przyjmie. O, widzę, że tutaj nie między grządkami podwyższonymi mam zrębki, ścięłem takie drzewo, miałem na podwórku, duże, przysłaniało strasznie, strasznie dużo cienia. Jeszcze widzicie, jeszcze tutaj dwa są. Także wziąłem je po prostu, wypożyczyłem maszynę, przerobiłem na zrębki i miętałem do ogródku. Fajna rzecz, do ogródka, fajna rzecz, chwasty nie rosną. Wiadomo, no troszkę tam rośnie, ale nie rosną między grządkami, także jest super. No i tutaj mam jeszcze seler, szczypior i widzę, rośnie jarmuż. Wolno, bo wolno, ale rośnie. No a tutaj korzystamy na bieżąco z sałaty. Sałatę mam pod przykryciem, wiadomo, króliczki lubią. Wyrywam sałatę tam, gdzie wyrywana sałata. Pod agrowłókniną od razu wysiewam buraczki. Miejmy nadzieję, że buraczki wzejdą. No bo miałem kilka, ale choroba je chwyciła. Także pod agrowłókniną mi się wydaje, że powinno być z nimi wszystko w porządku. To na tyle dzisiaj. Trzymajcie się. Hej.